sąd, pomimo tego, że no, uznał winnym, jeszcze nieprawomocnie oczywiście oskarżonego, to zupełnie inaczej ocenił te czyny niż oceniła to prokuratura, ponieważ prokuratura wnosiła o 10 miesięcy pozbawienia wolności i 5-letni zakaz pracy związanym z wychowaniem dzieci. Natomiast sąd wydał w zasadzie najmniejszy możliwy wyrok. 3000 grzywny to jest w zasadzie najmniej, co sąd mógł orzec przy uznaniu oczywiście winy. Także doszło do zupełnie innej oceny tego przez sąd, z czym oczywiście też będziemy polemizować. Isanok.pl. Twoje pierwsze źródło informacji. Twoje pierwsze źródło informacji.